co to 9-3 twój rocznik, czy co? To starsza ode mnie jesteś. Nie, nie. Dobra, w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak trenuję z Julią. Julia postanowiła trenować freestyle football. No i zobaczymy, jak będzie się rozwijać pod moim okiem. Będziemy śledzić jej progres przez wszystkie odcinki. Dzisiaj mamy, ale tam ktoś pruje. To już miesiąc trenujemy razem. Może przedstaw się, kim jesteś, dlaczego freestyle, ile grasz, jaki jest sens życia? Nazywam się Julka. Freestyle trenuję od miesiąca, no dobra, pół prawie. Pół miesiąca? Półtora. Półtora. A ile jest półtory plus półtory? Półtory, półtory, trzy. Nie, cały tor. Oprócz tego gram w piłkę. Tak. W Konstantynowie. Tak. Jestem środkowym pomocnikiem. Okej, okay. I tam jak dostajesz piły, to często przyjmujesz na nextola i trikujesz. Tak. A sens życia to jest taki, żeby uczyć się i trenować. I tylko tyle. Tak jest, właśnie, to jest sens życia, żeby po prostu trenować. Razem już trenujemy w sumie tyle, ile Julka trenuje, tu półtorej miesiąca. Zaskoczyła podstawami, umie kółko, umie hopa. Umie AL do Michi. Nie no, za rok. Zespół Azunów. Tu jest Azun 1, a tu Azun 2. Napiszcie, który wam się podoba bardziej. Na pewno musisz dynamicznie skakać na skakance, bo to macie rozgrzać. To trzeba się nauczyć. Dziewczyny skaczą na skakance. Oj, niestety nie. Aha, powiedz, ile masz lat? 15 prawie. 15 prawie. Prawie. Czyli zaczęłaś w wieku 14 lat. No. Okej, okay. Ja zacząłem w wieku 15 lat. Ale na przykład Paweł Skóra zaczął też w wieku 14 lat. Wiesz, co to Paweł Skóra? No wiem, znam. No wiem. O, widziałaś go nawet. Dwa razy. Nawet dwa razy. Ja w sumie trochę więcej niż dwa razy, ale też go widziałem. Pozdrawiam pana Pawła. Dobra, pochwal się swoimi podstawami, co dzisiaj umiesz. Dobrze, dobrze. Dobrze dzisiaj. O, jeszcze butelkę strąciła. Ładnie. O, dobra, no siada ten hop. Tydzień temu nie siadały te hopy. Czy to dwa tygodnie temu już było? No dużo lepiej te hopy. Dobra, no to co? ATW hop na początek. No, musisz bliżej środka, ten ATW. O, o, wyżej, wyżej po atwie. No i mocno, mocno uderz tą piłkę i od razu zmieniasz nogę. Szybko. No, 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 no. I tak musisz tak poskakiwać. Jest kółko i jak już zmieniasz nogę, to szybko ta noga lewa do góry. Tylko nie odbijaj do przodu. Dobrze, dobrze, lepiej, dużo lepiej. Kurczę! Już pierwsze wkurzenia. Już pierwsze myśli o tym, żeby rzucić free. Ale nie, nie poddaje się. Robi tego crossa. Dobrze. No jest. Ładnie, ładnie. Już jadą po ciebie, to chore triki. Chore triki tu się dzieją. Tutaj, halo. Tak też można. O, o, ładnie. Dobrze, mamy to. Dobra, to ciśniemy drugie combo. Nie zatrzymujemy się, jedziemy dalej. Będziesz musiała ćwiczyć te hopy, bo będziemy robić ATW hop, hop powrót, hop cross i tak dalej. No, hopy, hopy trzeba wyćwiczyć. Dawaj, spróbujmy to przejście. Nie, no kurde, ale wyćwiczyłaś. Tylko szkoda dropa z kapek. Takie mamy przejście do SD. Ćwiczymy taką kombinację w SD. Łapiemy piłkę pod kolano i robimy crossa. O, właśnie zrobiła. Nie wiem, czy uchwyciło się. Poćwiczysz powtarzalność. O, bardzo ładnie. O. Dobra, tyle umiemy po pierwszym miesiącu.
i będziemy trenować dalej, dalej to rozwijać, więc zobaczymy, jak to dalej będzie szło. Zgadzasz. Wiesz, że mało dziewczyn jest uprawiających freestyle football? Wiem. Jak byś zachęciła koleżanki, które to oglądają, żeby trenowały? Tak. Nie bójcie się potrenować, spróbować. Też spróbowałam i jestem tu, gdzie jestem. Trzeba po prostu trenować. O, to skądś znam to hasło. Skądś to... Ja też skądś znam.